Słuchajcie, mamy tutaj lampę do Volkswagena Transportera T5, właściwie do Multivana, czyli taką lampę dwużarówkową. Jest tutaj ona przerobiona na soczewkę bihalogenową, ale chciałbym Wam w tym filmie pokazać coś innego. Jak w ciekawy sposób możemy zagospodarować kierunkowskaz, aby pełnił jeszcze dodatkową funkcję. Czyli robimy taki myk, że po uruchomieniu samochodu co się dzieje? W kierunkowskazie uruchamia nam się białe światło, które jest światłem do jazdy dziennej. Ona świeci cały czas, jak tak długo jak jest przekręcony kluczyk w stacyjce. I teraz po włączeniu kierunkowskazu co się z tym dzieje? Otóż po włączeniu kierunkowskazu białe światło gaśnie, a kierunkowskaz staje się zwykłym kierunkowskazem, czyli mruga na pomarańczowo. Wyłączamy kierunkowskaz, białe światło znowu świeci. Widzimy, że to światło jest mocne, jasne, wyraźne. Po wyłączeniu stacyjki światło gaśnie.